Cześć, witajcie, z tej strony Gaźnik, witam was w kolejnym odcinku z gry ETS 2 i dzisiaj jest ze mną troszkę większa ekipa. Jest ze mną Piotrek. Dzień dobry. Jest ze mną Łosioł. Dobry. I jest ze mną Michał. Dobry. I dzisiaj Gaziu robi za pilota, jedziemy do Hamburga. Ogólnie tak, jedziemy 90 na autostradzie, oni się mają nie słuchać. A jak nie będziemy? Tak. A jak nie, to zwalniam się z tej pracy pilota. No tak, powiem ciekawostkę, że przy nagrywaniach, jak zbieraliśmy się wszyscy w kubkę, to jedziemy po obok siebie. Czy ktoś potrzebuje na stację zaraz, bo jest stacja? Ja nie. Łosiu, jedźże szybciej. Ja tu będę jechał niestety troszkę przed nimi, bo muszę ich ostrzegać przed radarami, przed takimi innymi. Na 90, tak? Tak, 90, ja lecę troszkę mniej. Ej, muszę sobie jak miałem tempomat ustawiony. Dobra, tempomat ustawiony. Ej, ale trochę. Tempomat. No ja to skodek zaję. Zwiększenie prędkości. Czyli z tej silnik nie potrzebuje, tak? Dobra, już. Bo czekaj to trochę na nas, bo ten nam trochę tak rzadko idzie. Dobra, ja was gonię już. Musiałem sprawdzić, jak mam ten pomal ustawiony. Ale ta Skoda idzie, chyba sobie kupię taki samochód w realu. A. Serio, kurde, idzie. Jak ta pilota. Nie ma na pobieliu, no nie? Już was gonię, zaraz was dogonię. Musiałem tylko ten pomal ustawić. Ja sobie trochę przyspieszyć, bo widzę, że Piotrek mnie goni. Nie no, zwolnimy troszkę, Kasiu. Do 85, do 80? Nie, tak to czy ten cieszęce, żeby dogonili panowie. Spoko, ja was zaraz dojdę. Boże. Jedziemy prosto, nie skręcamy tutaj nigdzie. No i to poczekaj przy tym zjeździe. Właśnie, Piotrek, tutaj musimy poczekać na nim. Ale Łosioł tam jedzie. Łosioła widzę na tym, na... No ja też Łosioła widzę powoli. No, pojedziemy tak 30 chcesz. Dobra, ja dogonię, tylko mówię, dojechaliście do tego zjazdu, no. Nie? No to prosto trzeba. Chwilę, zaraz was dojdę. Zaraz was... Bo... Nie wiem. Będzie to fajny moment. Do czyich fajnych moment? Moich. Właśnie, Kasia, kiedy fajny moment? Pytaj się tego pana. Dobra, widzę was, ruszajcie. To ja tu w piątkę wrzucam w Skodzie. A ja na szóstkę zapierdzielam. A ja 12 wrzucę. A mi tu śnieg pada, ale tak naprawdę śniegu nie ma, a śnieg pada. Dobra, tempomat. Ja wilk, kurwa lisa. Dobra, tutaj jedziemy, 7 godzin do celu mamy ogólnie, no nie? Panowie, więc ja myślę, że bym dojedzie. Tempomat nie cała. No jadź, Piotru! No ja to jadę, tempomat coś mi nie zaczęło. No właśnie, mnie też nie działa. O, coś się buguje. Mi też w Skodzie nie chce łapać. Nie, żeście katowali. Powinienem mieć admina na tym serwerze. Ile jedziecie? 90. Ja ale 90. Oko. Dobra, tutaj zjazd, jedziemy. Chce ktoś się przespać? Nie. Dobra, to jedziemy prosto. Nie włączam. Bramki, uwaga, bramki zwalniać trzeba. Zwalniajcie już tutaj. Jedziecie. Ej, lol. Tempomat mi nie działa. Dobra. Dobra, meczki sobie zjedziemy na te. Oni tam mają dla ciężarówek. Niestety ja muszę wyhamować z tymi bramkami, bo Skody łapie niż te wchodzenia na tych bramkach. Dobra, tego nie było. No ja cisnę 90 i was dojść nie mogę. O, ale może nie ten. Ja mam 10% tu wchodzę, nie pytajcie dlaczego. Zawaliłem barierkę. Dobra, ja patrzę, że nie mogę ruszyć, a ja miałem ten ręczny. Piotrek, zawaliłem barierkę, jesteś ze mnie dumny? Łosiu, tak, ciśnij, trochę. Poczekajcie za Łosiołem.
A co tam? To, to jest? Głosił. Petra, jak na 10% uszkodzeń da się jechać i nie ma jakichś uszkodzeń silnika? Nie, chyba nie. Wydaje się, nie wiem, jak samochód traktuje tu. Nie wiem, kurde, ja jadę Skodą. Skoda jest pięć. Zaraz będzie stacja, nikt nie potrzebuje? Nikt nie potrzebuje stacji? Nie? Ja, może zatrzymajcie się. Dobra, to zjeżdżamy na stację w takim razie. Piotr, goniecie. Tam dużo masz jeszcze gadzie do stacji? Nie, dojeżdżamy, był drogowskaz, że zaraz skręcę. To nie zatrzymuj się gaziu, okej? Nie zatrzymywać się na tej stacji? Nie, jedź. Dobra, to Piotrek idziemy, nie zjeżdżę, dojeżdżamy do Berlina. I zaraz będziemy przed Berlinem, skręcamy w prawo. Tutaj jak dojedziemy do końca tej drogi, skręcamy w prawo. Co ja będę hamował, ale niestety za Skoda nie ma jakiegoś hamowania dobrego. Bo to jest w ogóle... Chyba to jest Alfa jeszcze ten model tutaj na serwerach, nie? Nie wiem, ono już jest chyba od pół roku co najmniej. Ale to jest jeszcze Alfa chyba. I ciągle je poprawiają. Ej, Łosiu, gdzie ty jesteś, ja cię nie widzę? Jest. Ci mają problemy w filmie. Za twoje dupo jestem. Ale ja cię nie widzę. Dobra, weźcie szybciej. Znaczy, albo ten. Ten Micha tak zjedź, żebym ja mógł na swoje miejsce. To dawaj, no. Cieśni. A, będziemy zaraz w prawo skręcać, no nie? Możesz też lewym pasem wyprzedzić. No nie wiem, tak chciałam, żebyś się zwolnił. No. Dobra, tutaj na tym zjedzie w lewo. Znaczy w prawo, sorry, w prawo. W prawo tutaj. Jakbym radził, kurna, zwolnić, bo to... Dobra, już zwalniam, bo to nie wyhamuje tym... dziadostwem. A Piotrek pod górkę będziesz jechał, cieszysz się? Tak, mam zamontowany większy silnik. Ja myślę, że Skoda nawet nie poczuje tego. Ja mam najmocniejszy, więc... Ja też mam najmocniejszy przy tym ten... Ja bym miał, no, w sensie jakby nie zrobić kopii save'a przed formatem komputera. Wtedy to ja bym miał taką skakankę, że... Stację ktoś potrzebuje? No, powiem ci szczerze, że ja mam najmocniejszą skakankę. A stacji ktoś potrzebuje, czy tak niezbyt? Nie. Wiecie co powiedziałam? Gdybym miał sobie starą skakankę, to... Ja bym... Wyście by się nie ruszyli, a ja bym... Wy byście się nie ruszyli, a ja już bym pierdnął. A właśnie, Łosio powie, że moja Skoda pierdzi piękna. Ja pierdzielę wyciśnięcie 90, coś mi się wierzy, nie chcę. No, ja na równe 90 Skoda. Ja cisnę 100 i was dojść nie mogę. O, Piotrek, patrz, kto jedzie, na jak ci koledzy jadą. Hello! Jest ten się wydarł na CB Radio. CB Radio. Czyli? Rafał. Prosto! Nie skręcamy, prosto. Na V? Ja nie mam na V. No tak, no mów, patrz, V. No ale ja nie mam na V. Naciskam V i co nie ma. Jest. Fajnie. Zaraz będziemy skręcać w prawo. Ajej! Ja w prawo będziemy skręcać. No ty, ja normalnie to powinienem jechać gdzie indziej, do innego miasta, ale chuj. On idzie nam towarzyszyć, a gdzie ty w ogóle, masz? Ja nie wiem. Boże. Bo. To Dremen. Gdzie jest Dremen? To ja na tym zjeździe będziemy jechać po prawo. Boże, co to było? Przywitałam się z nimi. No, ale tak, tak no. Manik Jesus M17. Boss. Albo random banana. Jakie niczki. Teraz będziemy, Piotrek, jechać w prawo do skręta, no nie? Spoko. Bo wygaźnik w roli plota na dzisiejszym odcinku, jak? To się musi sprawdzić. A ten malaki. No, już widziałem właśnie, kumpel pociął na prosty. Ej, masakra, nie?
Dobra, tutaj będziemy w prawo kręcić. Ja już tutaj migacze włączam, bo zanim... Ja zapłacę mi migacz. Jak ja jadę prosto praktycznie. Nie, to ja tutaj nawet zwalniać nie muszę. Ja tu jadę na prost, na pełny. Najwyżej później Piotrek nie wyciągnie, albo Łosiu. Albo Michał. Dobra, jedźcie, bo pod górkę to ja muszę się rozpędzić. Ja to pod górkę nawet nie czuję, jak ja tu biegnę. To się ten, co ma pilota w ręce. No to... Ja jadę kablem od pilota, kurde. A jak to nabiorę? Ja pasztet. Co wy wiecie? Ja nie mam obecnie, żadnego zlecenia, ale was pilotuję tutaj za 1 000 000 złotych. Ja karabiorę 9 ton. Ale oni... A ja koparkę do Dremen. Oni we trzech mi płacą w ogóle... Co tam? Oni we trzech w ogóle mi płacą po 5 milionów za pilotaw. Kasiu, ty jedziesz 90? Tak, ja jadę równe 90. No co to panią? Nie wiem, bo skoro ma słabszy silnik. To sobie ja wjadę na środkowy a pas. A czemu ja jadę 90, a nie mogę was dogonić, co? W stacji ktoś potrzebuje? Nie. Dobra. Zaraz będziemy zjeżdżać z autostrady, tak w ogóle chcę wam powiedzieć. Oko? Po połowę jak wychodzę na bok. Ale jeszcze czuję, jak jadę tym samochodem jak w realu. Przydałaby się kierownica, okej? Okay? Czemu ja nie mogę tych pieprzonych wycieraczek włączyć? Denerwują mnie. P. A no. Ale czego mi się wycieraczki w kabinie? Ej, ja dostaję po obie wycieraczkami. Pff, nie włączam tego. Ue, tu jest zakręt. Gdybym prosto pojechał, to bym wyleciał z autostrady gdzieś tam na stację. Ale muszę wjechać na ten pas niestety. Ale będziemy skręcać w prawo. Prawo? Zjazd z autostrady. No to jeszcze kawałek. Jeszcze kawałek. Proszę, mam kawałek pasztetu na przebieg. Po to radar? O właśnie, po to radar, dobrze by tak powiedziałeś. A to nie było po to radaru. Był. Nie dostałem mandatu, chuj. Przejechałem. Nie dostałem? Dobra, teraz będziemy tutaj bączkę kręcić. Ale ciemno się zrobiło. Ja pierdzielę. O, tutaj będziemy bączka kręcić piotrkowego. Piotrkowego bączka. Ja słyszałem pączka, nie? Pączk! Ja to słyszałem. Hamuluj! Ło, jak poszedł. Poszedł Skoda. Nie, Gaziu, tylko ten Łosiu lagi. No to ma zawsze lagi. Ale Kasiu też mi się czasem tepa, ale muszę troszkę spolnić, bo... Ja się tepam przez OBS-a. Bo OBS obciąga. Niestety wczoraj... ale co, procent? Pokazuję ci na tyle procent obciążenia? Nie. Nawet nic nie pokazuję podczas nagrywania. Aha. Ale powiem ci, że tak, jak wczoraj Łosioła lagów nie było na odcinku z farminga, no nie? No. Ale Łosio kliknął magiczny guzik F9, to już się grać nie dało. Naprawdę się grać nie dało. Ja mogę cisnąć kocka na przykład. Awaria silnika, Piotrek. No ciśnij tą skakanką, cię zaraz wyprzedzę. No ale mówię. Ciśnę, no. Mówię ci, Piotrek, dopóki Łosio nie włączył F9, no nie? No. To lagów nie było, a Łosio włączył F9, to ja kombajny nawet ruszyć nie umiałem. Ja, Dragon, a Dragona to w ogóle z serwera wywaliło. 3 razy. Zobacz, Kasiu, my tutaj spokojnie. No właśnie, oni gdzieś tam na końcu. Ja nie mogę przez Łosia normalnie, bo mam... Zanim jadę i widzę, jak on mi skacze, ja nie wiem, co on zrobi. Ale Piotrek, ja tylko raz się Skodo rozbiłem dzisiaj, no nie? Ja tylko raz się dzisiaj Skodo rozbiłem. Na tych barierkach zasranych. Ale zobacz, bo nie wyhamował. Jak później jedziemy, nie? No ładnie idzie. To Skoda jakoś na autostradzie lepiej się sprawuje, ci powiem. No tyć! Ile ty jedziesz? To nie ma litości. Nie wiem, co oni tam robią. Piotrek, zobacz tam z tyłu, co się dzieje. Nie.
tylko mi drogi nie zajeżdżaj, pałko mała. No, pałko mała. No sieroto jedna! Bo to ci się kłócą. Ja nie wiem. Kasia, może nie. Coś tam pokatamy? Co tam u ciebie? No. Chodź Piotrek, tu jest stacja, ktoś potrzebuje stacji? Nie, ja nie. Piotrek, no chodź na browarę, zjedziemy, oni sobie sami pojadą. No, chyba tak to robimy. Ej, cześć, że mi drogę mała będę zajechała? Boże. Ludzi wam się. No, no ja sobie jechałem, wyprzedziłem go, bo lagi miał. Wyprzedziłem go, a ten mi drogę zajechał. Ludzi. Mówiłem, tak. Nie ma, zbituj się. A do jakiej w ogóle macie spedycji? Co tam kurwa ciężarówko się rozwala? W lusterkach widziałem. Tu się jechał środkowym pasem, nagle jakby barierkę miał zaraz wyrwać. A ja widzę Hamburg na tygodniach mał. Już niedaleko. To zaraz będzie z autostrady zjechał. Znaczy, jak nasz jest ten odcinek? Gaźnik w roli pilota w Euro Truck Simulator 2. Albo coś takiego. No a co, to można, takie odcinki też czasami trzeba od czasu do czasu wstawić, ale ogólnie też teraz planuję, tak powiem, że raz w tygodniu Euro Truck i możliwe, że co do drugi tydzień będzie Euro Truck i co drugi tydzień będzie American, chyba we w czwartek, gdzie nie mamy na razie żadnej serii, będzie właśnie American, ale to zobaczmy, jak to zrobimy. To założył. Ale takie. Ja tak si jadę, Piotrka prawie doganiam, zwolnię i później nie mogę przez pół trasy Piotrka nadgonić. Ja muszę sobie wszystko w Hamburgu odkryć. To, żeby mi drogę zajechać pasażerem. Bo. Co jest, jaki Piotrek jest salon ciężarówki w Hamburgu? Ja wiem, czy mam odkryty Hamburg. Tutaj jeszcze nikt nie potrzebował, ja nie potrzebuję, po co ja się pytam w ogóle. To może jedziesz środkiem. No bo ja jestem pilotem. Nie, ja mogę jechać środkiem. Piotrek! To ja to cię widzę, szanowny. Oluju, ale ja mam lagi. Masakra. Wum, wum, Michał 5 FPS-ów. Ale drogę, co? To... Michał, jakie masz ustawienia gra? To jedynie wydarzy. No, ale ja jedynie 90, no o co ci chodzi? Michał! Co? Jakie ty masz ustawienia graficzne? Średnie. O. Dobra, to ja się nie dziwię, jak ci do miasta zbiwamy, czego ty masz lagi. Nie, nie mam lagów od tego, tylko mam po prostu mi mopy nie wczytuje, wiesz? Ale dziura jest pod tobą. No, dziura, taka czarna, fajna dziura. To pewnie łosią. No. O nie. O Bog. Ej, ale się śmiejesz, łosiu, przecież ty masz takie klatki u mnie, że masakra. Ty się... Nie ma. Się w podkowkę. I znikam. Kasia, trzeba uprzedzić. Zaraz wyprzedzę. Ej, pojawia się i znika, jak w tym kanale. Tylko no drogi mnie zajeżdżaj, ciołku mały. Ej, co to była za piosenka, pojawia się i znika? Łosio, co to była za... Łosio, Łosio, zaśpiewaj tę piosenkę, pojawia się i znika. Nie wiem, nie wiem. Jak kiedyś usłyszałam, proszę. Pojawia się i znika. Pojawia się i znikam, pojawia się i znikam. Bo ja sobie zaraz włączę po odcinku i sobie to posłucham i zdę. Co? Jeremix, pojawia się i znikam i takie pół godziny, nie? I taki na lewie przyśpiew. Pojawia się i znikam. Jeszcze 27 minut. Łosiu, jedźże szybciej. No ja hamuluję. No, dzięki. Patrz Piotrek, jak ja wchodzę. Idzie. Dzięki Łosiu, dzięki. Patrz Piotrek. No co, mówię, że hamuluję. No, żeś mnie przyhamował jeszcze pod górkę. A kombinujesz jak tam pod górkę. Tego Piotrek nie widziałeś, jak jechałem bokiem. Dobra, skręcamy tutaj. Ciebie skręcacie, co ty, durniałeś? Co ty, oczadział? Bo tu jest Hamburg. No ja nie po drodze ci mówiłem, ja nie jadę do Hamburga, no. No hamburgera? Co ty, oczadział? Dobra, to wyjedź to się rozładować, ja sobie pojadę wszystko poodkrywać.
za pilota z 5 milionów od osoby. Ale to jeszcze pamiętaj, że mnie musisz zapilotować do Dremen. Ile? To jeszcze dodatkowe 10 milionów od pana. Mhm, oczywiście. O, z takim to się zawsze dogadam, zawsze mi zapłacę. A ja mogę jechać za 20 milionów jeszcze. O, dobra, to jeszcze mi zapłaci. Dobrze, to jeszcze 20 milionów zarobimy. Nie, ty mi. Ty, najlepsze to jest, jedziesz pod mostem, nie? A to później na moście. Znaczy pod tym, pod przejazdem takim, nie? I masz... O, to jest światło! Może... A zielone jest, jedź Piotrek, jedź. Nie radę. Nie widziałeś tego, Piotrek. Mogę taki żarcik? Jaki jest ulubiony baton informatyka? Snickers. 3 bit? Gdzie wy jedziecie taki kawał? Chcę coś odkryć. Ja dla Piotra też przyśpiewkę zrobiłem, nie? A ja cię. Pojawia się i znika, jak Piotrek. A ja włosia wyciąłem. Ło! Ło! Sorry. O! Iveco, a to jest ta zjebana marka. Czerwone. Gdzie wy jesteście? W jakiej spedycji? Bo ja do was muszę wrócić i odcinek zakończyć. KLW. Mówiłem ci, nie? No ja nie wiem, nie słyszałem, głuch jest. A kto nie chodzi, to tutaj skręcamy. Boko. A ja idzie, bo ja bokiem wchodzę. I sobie odkryję miasto. Pojedź, Łosiu. Zobaczycie na odcinku, co się stało w tej minucie, aż to chyba wytek. A ja to wytnę, pierdzie. Ja to wytnę i wstawię przed odcinkiem. Właśnie ostatnio coś takiego zrobiłeś, mi się spodobało. Ja to wytnę właśnie. Agencję odkryłem, fajnie. Dobra, wy tu się rozładowujcie. Ja sobie tutaj gdzieś w bezpiecznym miejscu stanę. Ej, a jak kontrolować ten ładunek? Aha. Boko. Dobra. Więc co, chłopaki tu się rozładowują, a ja wam dzisiaj dziękuję za odcinek. Trochę była dużo beki, gaźnik oczywiście musiał rozbić samochód. Dobrze, że to nie mój, tylko kradziony. No i dzisiaj był ze mną Piotrek, Michał i Łosio. Chcecie coś dodać na koniec? Tak, dzięki. Dobranoc, dziękuję za uwagę, życzę powodzenia. Dzięki za grę i do następnego odcinka. Dzięki za grę, subskrybujcie, lajkujcie i do widzenia. Poczekaj, no. Ja tam do was dojadę, poczekaj. No papa, do następnego odcinka, no, trzymaj. Się pożegnamy, nie? Dobra, no to już. Zanim tam to... A ja muszę... Ej, ale ja tego... Ja muszę wyciąć ten moment, ten wiecie co, na odcinek, przed odcinkiem. Zara beda. Ten moment, co się z kodą rozwaliłem przed chwilą. Poczekaj, gdzie jesteście? Na tym czymś tam, tak? Gdzie ty? Tu. No. Wow, 6% mam uszkodzenia. Oczy w dupę macie. Ty patrz, jaką minę zrobiłem. Patrzcie na moją kabinę. Boże. Gdzie oni tu? Patrzcie na moją kabinę. To nic nie widzę. Ej, chodźcie się tak ustawimy wszyscy w stronę tego. Ej, widzicie moją kabinę u góry? Nie. Ona jest taka w pół. Dobra. Więc co, w tym odcinku to by było na tyle, nie patrzmy na Łosioła. No i co, ja bym się z wami zagnał. Do następnego odcinka lub live'a, trzymajcie się, cześć! Na razie. Na razie.